Jesteś w miejscu w swoim życiu, gdzie czujesz, że utknęłaś, nie możesz się wydostać z plątaniny, w której jesteś. Może czujesz się jak w klatce, wręcz jak w potrzasku. Może masz poczucie tak wielkiego zapętlenia, jakbyś wpadła w swoiste ruchome piaski. Im bardziej chcesz się wydostać, tym głębiej grzęźniesz. A może w ogóle nie widzisz już dla siebie nawet opcji na wyjście i się poddałaś. Na tym kanale najczęściej dzielę się z Tobą swoimi wglądami, wiedzą, doświadczeniem i wsparciem w zakresie zmiany i transformacji życia. Moją intencją zawsze jest poszerzenie Twojego spojrzenia i przebudzenie świadomości. Dzisiaj chcę Ciebie zaprosić do pewnego ćwiczenia. Do wykonania tego ćwiczenia. Jest to bardzo krótkie i szybkie ćwiczenie, którego efekty wprawią Cię w zadumienie. W zdumienie. Podobne ćwiczenia pojawiają się w programach mentoringowych i na warsztatach, które prowadzę. Zrobienie tego konkretnego ćwiczenia zajmie Ci naprawdę chwilę, może minutę, może dwie. Ale to, co dzięki niemu odkryjesz, może sprawić i przełożyć się na gigantyczną zmianę. Jest to szczególnie ważne ćwiczenie dla osób, które mają poczucie, że tkwią w uwikłaniu, że nie mogą się wydostać z sytuacji życiowej, w której się znalazły. Tak czasem jest, kiedy nie możemy znaleźć pracy, albo jesteśmy w jakiejś toksycznej relacji, albo nie możemy czegoś przeforsować w swoim życiu, albo mamy problemy zdrowotne. Cokolwiek, co powoduje, że masz poczucie takiego uwikłania, niemożliwości wydostania się z miejsca, w którym jesteś. Jeżeli to jest o tobie, jeśli masz takie odczucia, jeśli chodzi o swoje życie, to ćwiczenie da ci niesamowity wgląd. Wyciągnie na wierzch rzeczy, które być może są zupełnie nieświadome i pozwoli ci spojrzeć na twoją sytuację z zupełnie innej strony. Więcej, to ćwiczenie pozwoli ci także znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Czekam na twoje odczucia po wykonaniu tego ćwiczenia i zapraszam cię do niego. Zanim jednak przejdę do tego ćwiczenia, chcę Ci opowiedzieć, co było jego podstawą, skąd ono się w ogóle wzięło. Kilka dni temu rozmawiałam ze swoją znajomą, która od lat tkwi w toksycznym związku i czeka na właściwy moment, by z niego wyjść. Jeśli kiedykolwiek byłaś w takim związku lub jesteś, być może wiesz, że ten właściwy moment może nigdy nie nadejść. Moja znajoma poszła dalej. Nie tylko postanowiła poczekać na właściwy moment, ale postanowiła się również do tego momentu przygotować. I 2 lata temu zdecydowała, że przygotuje się finansowo na opuszczenie swojego męża. Tamtego dnia, gdy do mnie zadzwoniła, powiedziała pewne słowa, które bardzo mocno mnie zatrzymały. Słowa. A słowa mają znaczenie. Stają się często niczym innym jak ukrytym przesłaniem tego, co w nas głęboko siedzi. Czasem są one wytłumaczeniem dla naszej sytuacji życiowej, w której jesteśmy, a czasem niosą bardzo ważne wskazówki. I jeżeli jesteśmy uważni, wystarczająco uważni, aby przysłuchać się i aby wyłapać te słowa z naszej wypowiedzi, wówczas jesteśmy w stanie zobaczyć historię, którą sobie wciąż każdego dnia opowiadamy, aż pewnego dnia zaczynamy w nią wierzyć. Słuchając jej słów i tego, co do siebie mówi, zrozumiałam, dlaczego nie może wyjść z tej sytuacji, w której jest. Po kilku minutach, może trzech, czterech i zadanych przeze mnie zaledwie 2 pytaniach, moja znajoma nagle całkowicie zmieniła swoją energię i było słychać to nawet w jej tonie głosu. W tej rozmowie nastąpiła wielka pauza i mimo, że nie widziałam jej twarzy, miałam wrażenie, że jej wyraz twarzy zmienił się diametralnie. Tak jakby ktoś wylał jej na głowę kubeł zimnej wody, jakby nagle ktoś zdjął jej klapki z oczu, jakby nagle oprzytomniała i zaczęła widzieć siebie i swoją sytuację i to, gdzie jest, w zupełnie inny sposób. Te kilka niewielkich pytań, nic nieznaczących, sprawiło,
że po tym telefonie moja znajoma podjęła decyzję, z którą czekała wiele, wiele lat. Nagle ten właściwy moment nie miał już żadnego znaczenia, ponieważ spojrzała na to miejsce, w którym jest, z zupełnie innej perspektywy. I ta perspektywa wprawiła ją w ogromne osłupienie, szok, a następnie pozwoliła nabrać energii i siły do działania. Patrząc na nią z boku, byłam zaskoczona, sama byłam zaskoczona, że tak niewielka rzecz, właściwie zadane pytania, dwa właściwie zadane pytania, potrafią zawrócić człowieka kompletnie i przenieść jego perspektywę patrzenia na inne tory życia, dodać siły, dodać mocy, tak jakby zawracając całkowicie uwagę w inną stronę. I dzisiaj chcę Tobie pokazać to ćwiczenie. Tamtego dnia, kiedy moja znajoma zadzwoniła, zamiast powitania usłyszałam w słuchawce jej załamany, płaczący wręcz głos. Jezu, Sylwia, mam dość. Ja się nigdy nie wygrzebię z tego gówna. Ja nie mogę wyjść z tego zaklętego kręgu uwikłania. Nie mogę wyjść z tego zaklętego kręgu, w jakim tkwię. Nie mogę wyjść z tego gówna, w jakie się wpakowałam. Jeśli to stwierdzenie nie mogę wyjść, jeśli ono jest o tobie, chciałabym, abyś na chwilę odłożyła na bok, tak na chwilę, tylko na chwilę, odłożyła na bok to stwierdzenie, że nie możesz i zamiast słów nie mogę, uznała nie chcę. Nie chcę wyjść z tego zaklętego kręgu. Nie chcę wyjść z tego gówna, w które się wpakowałam. Nie chcę zmienić tej sytuacji, w której jestem. Jeśli na chwilę przyjmiesz to do siebie, że tak naprawdę, być może w jakiś sposób, którego nie jesteś do końca świadoma, to ty decydujesz o tym, gdzie znajdujesz się w swoim życiu. To jakie rzeczy robiłabyś, aby tkwić w tym miejscu, by z niego nie wyjść? By nie wyjść z tej sytuacji życiowej, w której jesteś, by nie wyjść z tej sytuacji finansowej, w której jesteś. Daj sobie teraz kilka minut na rozpisanie tego, by odpowiedzieć na te pytania. I spróbuj wejść w swoje czucie tak głęboko, jak to tylko możliwe. Najłatwiej będzie ci zrobić to poprzez zamknięcie na chwilę oczu i wzięcie kilku głębokich oddechów, zawrócenie uwagi do swojego serca, tu do centrum klatki piersiowej, skupienie uwagi na oddechu. Kiedy mocno skupisz tutaj swoją uwagę w centrum, ponownie powtórz te słowa i zobacz, jak one brzmią. Zobacz, co się dzieje. Nie mówię, że masz je przyjąć do siebie jako swoją wiarę. Chciałabym, żebyś pobawiła się tą małą zmianą. Małą. Nie chcę wyjść z tej sytuacji życiowej. Nie chcę wyjść z tej sytuacji finansowej, w której jestem. Nie chcę wyjść z tego gówna, w które się wpakowałam. Nie chcę wyjść z tego zaklętego kręgu, w którym się ciągle, ciągle i ciągle wikłam i taplam. I dlatego będę robić. I tutaj wypisz wszystko, co przychodzi ci do głowy. Bez tego nie wyjść. Co będziesz robić, żeby z tego nie wyjść? W jaki sposób będziesz sabotować siebie? W co będziesz wierzyć? W co chcesz wierzyć? Kiedy wykonasz to ćwiczenie, mogę obiecać ci jedno, że jeśli zrobisz je naprawdę głęboko i szczerze, jego efekt i wynik, który pojawi się na papierze, czarno na białym, będzie kompletnym szokiem. Czasem jest nam po prostu łatwiej uznać, że to inni są przyczyną naszych upadków, naszych niepowodzeń, naszych porażek w życiu. Czasami jest łatwiej przenieść nam na kogoś odpowiedzialność i powiedzieć, to przez nią, to przez niego, to przez to, co się wydarzyło kiedyś w moim życiu, to przez to, gdzie jestem, gdzie mieszkam, gdzie pracuję, to przez moją przeszłość, to przez moje dzieciństwo, to przez moje lęki, to przez tamto i owamto.
Cokolwiek tutaj dodasz jako odpowiedź, jest tylko usprawiedliwienie, by nie zobaczyć tego, co jest prawdą. Nie mówię, że to, co się wydarzyło w twoim życiu, nie ma znaczenia. Mówię, że to, gdzie jesteś dziś, uznałaś, że jest wypadkową tego, co się wydarzyło. I temu, co się wydarzyło kiedyś, nadajesz większe znaczenie, moc i sprawczość, niż w rzeczywistości ma tą sprawczość, bo kiedy spojrzysz na to z boku, to tak naprawdę ty decydujesz o swoim życiu. Zdarzenie, które miało miejsce, druga osoba w twoim życiu, ktokolwiek, kto jest przy tobie, nikt nie decyduje za ciebie. To ty poprzez to, co sobie mówisz, historie, które sobie powtarzasz, w które wierzysz, powodujesz, że nie widzisz niczego inaczej. Kiedy mówisz do siebie, nie mogę z czegoś wyjść, nie mogę z czegoś się wykaraskać, nie mogę czegoś zmienić. Z jednej strony, za tym słowem nie mogę, jest jakiś powód, dlaczego nie możesz. Jednak kiedy będziemy tkwić przy tym słowie nie mogę, to powody, które się przy tym pojawią, nie będą dawały nam możliwości rozwiązania tej sytuacji. Kiedy jednak na chwilę odsuniemy to nie mogę i powiemy nie chcę, automatycznie odzyskujemy kontrolę i zaczynamy mieć możliwość spojrzenia na to, gdzie jesteśmy z innej perspektywy. Jeśli powiemy do siebie, nie chcę z tego wyjść, to znaczy, że to ja o tym decyduję. I to znaczy, że podejmuję tę decyzję, żeby z tego nie wyjść. Podejmuję ją każdego dnia, każdej godziny, robiąc pewne rzeczy. W chwili, póki nie jesteśmy świadomi tego, czym jest nasze działanie, co jest schowane pod spodem, nie możemy tego zmienić. Jednak w momencie, w którym to wypłynie na wierzch, stajemy przed decyzją. Stajemy przed decyzją, co dalej. Tak jak to się stało z moją znajomą. Jeśli chcesz więcej, jeśli to ćwiczenie cię mocno poruszyło, to myślę, że kurs, który właśnie jest dostępny w promocji, zrobi jeszcze większą robotę. Link znajdziesz w opisie. Do usłyszenia i do zobaczenia.